Serio? Nieźle. Ja wiedziałem, że pochodzę z rodziny królewskiej, ale nie myślałem, że ktoś jeszcze o tym pamięta. To jedna noc, którą mogę przespać w porządnym łóżku, a ja nie mogę zasnąć. Co? Kto tam? O, co się dzieje? Witam pan! Idę o zakład, że znalazłem się w towarzystwie naszego królewskiego gościa. Na pańskim miejscu trzymałbym się z dala od gier losowych. Zaraz zrozumiecie. Widzisz tę skałę? Dźwigniesz ją, uniesiesz! Wysoko! Wysoko nad głową. Jakich strasznych wydarzeń to miejsce było świadkiem. Te twarze zastygłe w grymasie zdziwienia i te ciała jadące drogą donikąd. Byłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Veni, vidi, vici. Wyryj formułki grzecznościowe i podpisz... Caesar. Działaj z rozwagą. Uderz, gdy nadejdzie właściwy moment. Kiedy ten krwawy konflikt się zakończy. Wybacz mi, zawsze muszę narobić zamieszania wokół siebie. Ja już sobie lepiej pójdę. Szczerze mówiąc, wtedy już dawno będziemy martwi. I wiecie co? Wisi mi to. To dobry koniec. Nie masz prawa mnie osądzać. Do większych celów zostaliśmy stworzeni. To wyrzekam się was, bracia. O, mój starszy brat zniżył się, by obcować ze swym ludem. To było dzisiaj? Wyleciało mi z głowy. Nie lubię płakać. Przynajmniej publicznie. Powiedziałeś duch. To musi oznaczać, że mnie widzisz. Duch i człowiek? Pracować razem? Twoja matka była dzielną kobietą. Wiem, że to dziwne pytanie, ale chciałbym wiedzieć, co się stało z waszą matką. Ludzie ciągle wbiegają na mój miecz. Oferuję ci łatwe wyjście z sytuacji. Na głupotę nie ma lekarstwa. O, no co ty do mnie tak? Trochę wdzięczności. Nie zapominaj, że pracowałem bezpłatna. Teraz nareszcie się dowiesz, jak to jest, kiedy wszystko, do czego dążyłeś, kiedy wszystko, co się dla ciebie liczy, ktoś ci odbiera. Nareszcie dowiesz się, co wtedy czułem. Chciałbym, żebyś rozwiązał za mnie pewien problem. Czekają na transport kamieni z południa. Płyną Nilem. Postaraj się, żeby nigdy tam nie dotarły. Ach, mam tu strasznie słaby zasięg. Tak? Całkiem wyraźnie. Jesteśmy już bezpieczni? Nie wiedziałeś, że ci kolesie wiozą prezenty? Złoto, mirra, kadzidełka. A na co niemowlakowi jakieś kadzidła, Matołku? To urodziny starego dziada. Na razie się tu przyczaisz, a ja ich przekonam, że w sumie jesteś w porządku. Jesteś wspaniały, a ja jestem dumny, że się przyjaźnimy. Mam zwariowany pomysł. Nieważne, jest zwariowany. Wiesz, możemy się pocałować. Chodziło mi o gadającego kota w mojej sypialni. Okej, nie musisz być taki grubiański. Zaraz. To na pewno tutaj? Coś tu się nie zgadza. Widocznie przegapiłem jeden zakręt. Najwyżej zawrócę. To była fajna przygoda. Zakręcona, ale fajna. W takim razie chyba mogę się już obudzić, co? Hej, dzięki za pomoc. Pomożemy ci walczyć tak, jak ty pomogłeś nam. Zaufaj mi. Ona próbuje nas podzielić i pokonać. Strategia stosowana przez stulecia. Nie będziesz mi tu niczego dotykać. Nie, ja... No wiesz, nie, żeby zaraz geniuszem, no, choć nie przeczę, mogłem być członkiem męsy. Musicie to zobaczyć! Nasz cel to przestępcy! Zanim pokażę wam sztuczkę, to muszę zdjąć bransoletki. Przyniosłem je z domu. Nigdy nie wiadomo, czy dzisiaj nie będziesz musiał kogoś olśnić. Powiedziano mi, że spełnią się moje marzenia, gdy ze słońcem stanie się coś niezwykłego. Kiedy zachowa się inaczej niż w pozostałe dni. Ciemność opowiadała mi o mocy przekraczającej wyobraźnię, a ja słuchałem. Stałem się jednym z ciemnością.